A co tam jedzie? Ale echo. Biały Jaguar F-Type. Porobiony. Co mogło być, to zostało zrobione. A ja go wam dzisiaj przedstawię razem z właścicielami tego auta. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Jedyny taki w Polsce chyba, tak porobiony, z mocnymi modyfikacjami i jest to najlepsza okazja do tego, żeby porozmawiać z właścicielami. Cześć Maćku, cześć Piotrku. Siemanko. Siemka. Cześć. Cześć Kaja. To jest Fiat 26P, troszeczkę porobiony. Nie, żartuję, oczywiście jest to Jaguar, słuchajcie. Jaguar, który w bazowej wersji, przed pomysłami na modyfikację, był Jaguarem już tak bardzo rzadkim. Był to Jaguar British Design Edition wersja S. 250, tak, jeden z dwóch w Polsce, w tym roku, że była jedyna wersja w Polsce, 250 sztuk na całym świecie. Design Edition, tak, było na całym świecie. Wersja z 3-litrowym silnikiem V6, obecnie 482 konie, bardzo modyfikowana, ponieważ zmodyfikowaliśmy to, co mogliśmy. Mieliśmy pomysł, aczkolwiek pomysły się pojawiają nowe, więc nie przestajemy i będziemy robić cały czas. Jak tylko pozwoli pogoda. Idziemy dalej do zabawy, nie? 482 konie. Co zostało zrobione, żeby taką moc uzyskać? Bo tutaj tego powiem. Koło kompresora, układ wydechowy, program z 380-480. Z profilu najwięcej chyba tutaj wyłania się przy tym samochodzie. On jest obniżony. Zakładam, że zawieszenie Air Ride. Znaczy zakładam. Zawieszenie jest. Teoretycznie bazowo by był Air Ride od RX-a, aczkolwiek jest tak potężnie przemodyfikowany, ponieważ nikt nie przewidział. Może też nikt nie był taki mało mądry jak my, że nie zakładał tego typu rzeczy w Jaguarach, w F-Type'ach. A my wpadliśmy sobie na taki pomysł, założyliśmy, był bardzo modyfikowany. I tak naprawdę można powiedzieć, że custom, nie? Custom zawieszenie powietrzne. Tutaj koło, co się schowało na 10 cm. Z tej strony tak samo, mocno, mocno siedzi na glebie. I guma trzeszczy. A teraz do góry. I można jechać. Posłuchajmy wydechu. Ja chyba odejdę. O kurde. Tak, to brzmi. Ale głośny, straszny. Masakra. Wydech podchodzi, myślę, pod 130 dB spokojnie. Tylko nie mówcie mi, że ten samochód jeździ na co dzień. Samochód jeździ na co dzień, nie jest pomnikiem na żadne imprezy, na które jest zapraszany, a jest. Europejskie i polskie, nigdy nie przejechał na żadnej lawecie. Jedzie normalnie na kołach, nawet trasą na Katowice. Masakra, nie polecam, aczkolwiek jedzie na kołach. I ja to potwierdzę, ponieważ no, znamy się z panami już całkiem sporo i na Ultrace ostatnim, tegorocznym, zeszłorocznym właściwie, mieliśmy przyjemność również się spotkać i tam. Maciek, przy okazji spytam cię, ponieważ kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o pakiecie White Body, czy to jest jeszcze aktualny pomysł? Myślimy, ale chyba nie. Mamy troszkę inny teraz na ten rok pomysł. Na razie nie uchylamy rąbka tajemnicy. To może tak, White Body, ja powiem, White Body raczej nie będziemy robić, bo on sam w sobie jest już szeroki. Tak, pokażę drogim widzom, naszym obserwującym i oglądającym, z tej perspektywy, o, tu idealnie to widać, że te poszerzenie, a z tyłu najlepiej już w ogóle, widać, że te poszerzenie jest dość mocne. To jest, zobaczcie, od góry patrząc, no ten samochód ma te bary, jest na barach, dość mocnych. No, oprócz tego, że jest Airride, jest też bardzo wiele rzeczy robionych na zamówienie. Czyli do tego modelu nie znajdziecie ich nigdzie indziej. Mamy robione na zamówienie hamulce. Zobacz sobie, jak wyglądają same hamulce. Tarcze są typowo customowe, pływające. Do tego jest na zamówienie robiony zacisk i tu jest adaptowany z testy zacisk postojowy. 420 mm ma tarcza z przodu, tak, 398 z tyłu. Dokładnie tak, także to jest autorski. Czego już się nie dało, przerwa między zaciskiem a celgą to 1 mm. No to jest dosłownie to jest na styk. Koła robione na zamówienie również, z takich rzeczy, które nie były, no też można powiedzieć, że jest to Maxton, czyli dokładki Maxtona.
również były przerabiane, bo do tego modelu, konkretnie do tej wersji British Design Edition, nie robił tego jeszcze nikt. No z racji tego, że jest to dosyć unikatowe samo w sobie bazowo auto. Biledy z ostatnich modyfikacji. Oczywiście światła są również modyfikowane. Czego nie widać z zewnątrz, nie widać, ale auto ma bileda. W poprzednim filmie, w teście Ferrari SF90 Stradale, mówiłem wam już, o co chodzi z Car Vertical. Pokazałem wam już kiedyś w moim programie kilka przykładów działań oszustów. Mało kto pokazuje problem zatajania prawdy w ogłoszeniach. Nieuczciwi handlarze hejtują moje filmy, bo to jest pomocne przy sprawdzeniu historii pojazdu, przy ewentualnym jego zakupie. Posiadając numer VIN pojazdu, można sprawdzić samochód w internetowych bazach danych. Część raportów zawiera fotografie aut, które uczestniczyły w wypadkach czy w kolizjach, informacje o wyposażeniu i historii. Ja oczywiście załączę wam link do Car Vertical w opisie tego filmu. No i strzeżcie się tych nieuczciwych handlarzy, uważajcie na nich. A ja z tego miejsca pozdrawiam wszystkich uczciwych. A teraz lecę do Jaguara. Chodźmy do środka może. Otwórzmy sobie po obu stronach środek. Co tu się stało? Genialnie! Na potwierdzenia masz British Design Edition, czyli to jest takie typowe zdobienie, żeby nie mówić, że jest to wersja, bo tak sobie przypisujemy. British Design Edition, również masz specyficzne przedłużenia z flagą brytyjską na siedzeniach. Wiesz, jeżeli chodzi o środek, to środek jest tak stylowy i tak ładny, że nie chcieliśmy nic kombinować, nic zmieniać. Jedyne co zrobiliśmy, to zrobiliśmy pasy, żeby nam korespondowały ze stylistyką hamulców. Tak naprawdę, dlatego że mamy fiolet, tutaj trochę lżejszy fiolet, ale fiolet. Jeszcze będziemy całą tą wnękę robić aerografem. Samo w sobie przyszycie, samo w sobie wersja tego wnętrza jest też unikatowa, bo jest robiona tylko do wersji British Design Edition, czyli tylko 250 sztuk na świecie. Tak czy inaczej. Mega. No i zapewne wygłuszona dodatkowo. Wygłuszona dodatkowo, tak, bo nie dałoby się wysiedzieć, bo mamy rury skoszone, wielkie rury. Nie wiem, czy obecnie nie są to największe wydechy w takim autku w ogóle na świecie. Zobaczcie, dla porównania, Fisting Challenge. Tak to wygląda. Są megaśne, są bardzo, bardzo duże. No i tutaj dokładka. To jest maktą dokładka, ona zostanie, nie będzie nakierowana. Jest fajnie zrobiona, z tym koresponduje. Tył zostawiamy czarny, będziemy malować fajnie jeszcze inne miejsca. Może otworzymy bagażnik, bo w bagażniku mamy całe sterowanie. Luksus. Nazwaliśmy to Jack Frost od koloru białego, ponieważ lakier tego samochodu również jest lakierem 250 sztukach zrobionym na świecie. To jest tak zwany Glacier White. To nie jest zwykły biały. Standardnie okay. Jest z brokatem, ma podkład szary i jest specyficzna farba tam nastowarstwowy. Jasne. W standardzie biały kolor Jaguara nazywa się Polar White. To jest biały, biały, po prostu biały. Tu jest biały, delikatny, szary, to jest Glacier White. I w tej sytuacji chcieliśmy nawiązać do tego, że mamy Glacier, zimno, robimy Jacka Frosta, biały samochód, fajny, w barwach zimnych. Perfect Touch Garage, chłopaki przygotowali wszystko, to jest butla do rajda, sterowanie jest schowane w klapką. Pokażmy sterowanie. O kurde, jaki komputer cały w ogóle. Dlatego mówię, to mi oczywiście nie przyszło w ten sposób. To przyszło w pudełeczkach, więc musieliśmy wszystko dopasowywać, modyfikować, żeby Zeta ładnie schować, żeby to działało też, ponieważ nikt tego przed nami jeszcze nie robił. Czyli to jest totalnie 100% wasz projekt to, i to polecam w każdym samochodzie. A to jest standard. Na bimber. Na bimberek. Na bimberek. Zaczęliśmy modyfikować Jaguara dlatego, że się zepsuł. Poważnie? Dlatego, że silnik. Tak, silnik V6, który był tutaj seryjny, po prostu się przegrzał. ASO oczywiście robiło cyrki, hece. Za mocno lataliście. Właśnie nie, bo on się przegrzał w trasie. Znaczy może no, nie oszczędzaliśmy go, ale nie lataliśmy bokiem. Nie, to był, przebiegł 80 tysięcy. Nie, to był samochód używany przeze mnie na daily. Normalnie na daily. Samochód się przegrzał na trasie Warszawa-Poznań. Czarny F-Type pojechał. Pozdrawiamy. Nawet wiem kto. Na trasie, słuchajcie, Warszawa-Poznań się przegrzał, musieliśmy wymienić silnik na nowy. Jak wymienialiśmy silnik na nowy, to nas poniosło. To nas poniosło. Poniosło was na tyle, no, że macie najbardziej zmodyfikowanego chyba Jaguara w Polsce, co? Jest drugi taki? W tej wersji na R-Ride Jaguary są trzy na świecie w tym momencie. Jeden jest w Stanach, jeden jest w Japonii. I tyle. Tak, ale w tej wersji British Design Edition jest to one and only, nie? Tylko i wyłącznie, unikat. Także drugiego takiego nie znajdziecie nigdzie. Przepięknie. Dwa pozostałe mają seryjne koło, seryjne hamulce, seryjne wydechy. Mają tylko R-Ride. Jest to zaszczyt, że mogę stać koło tego auta, a zakładam, że za chwilę jeszcze się przejedziemy, więc to dopełnienie. Przejeźdźmy się nim, więc bardzo dziękuję za udostępnienie. Śmiało. Kierownicy. Regulacja jak w Mercedesie. Tutaj na boczkach, drzwi. Ale pozycji więcej. Pozycji więcej? Niż w Mercu, tylko masaży nie ma. Lędźwia.
opuszczanie, podnoszenie. Zagłówek chyba nie, bo jest wbudowany, że tak powiem. A i tu boczki, pompowanie boczków. O tak. Modele są genialne. Genialne, genialna sprawa. Duża panorama, czy to szyberdach jeszcze panorama. Się nazywa? Panorama, dach panoramiczny. Dobra. Czy my jesteśmy podniesieni? Bo mam wrażenie, że szuramy po podłodze, po ziemi. To tylko wrażenie. No, jest bardzo niski. Samochód jest bardzo, bardzo niski. Ile kosztował nowy Jaguar? Pamiętasz? Około 420 tysięcy. Seryjny. To not bad. To jakby jest dużo nadal, ale jak na Jaguara? Nie wiem, jakie są ceny Jaguarów, ale Jaguar wydaje się marką super premium taką już, że o, jeżdżę Jaguarem. I wydawałoby się, że to z 600-700 tysięcy kosztuje. Około 420 w tej wersji. A ile włożyliście w modyfikację? Około 200. 200 tysięcy, żeby on tak wyglądał? Tak, około 200. O, panie. Oczywiście wiesz, z czynnościami, od którego się zaczęło, czyli z wymianą silnika, serwisem itp. itd. Tego tutaj części nie są, tanie, to nie jest Golf 4. Także niektóre rzeczy mają, no, kwoty dobrego gruza we 3-6. No, dobrego. Dobrego, tak. Czyli takiego trochę lepszego niż twoi koledzy ostatnio nabyli. Skrzynia automatyczna dwusprzęgłowa? Nie, tu jest jeszcze jednosprzęgłówka, ale naprawdę jak na jednosprzęgłówkę działa bardzo fajnie. Nie mamy powodów do narzekań. I tu kolejna uwaga. Samochód mięczy, widzisz, ma prawie 100 tysięcy przebiegu. Szykuje się remont skrzyni. Na wiosnę będzie remont skrzyni. Już? Zrobiony. Tak. Ilu biegowa skrzynia? 7? 8. 8 biegowa. Teraz proponuję w tunelu dodać gazu. Opuszczamy szyby, czy będzie bez szyb? No, brzmiało. Ja pierdzielę! Nie, to było mocne. Ale powiem ci, że mi nie podpasował ten wydech. Że to jest wydech, który trochę za mocno pierdzi dla mnie. Ale założeniem wydechu przede wszystkim z zewnątrz jest dużo. Ja pierdzielę! Ma zwracać uwagę. Stary. Wszyscy mają uciekać. Nie wiem, czy siedziałem w aucie, który miałby tak śmieszny wydech, a jednocześnie tak głośny. To jest bardzo głośny wydech. Heca, 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 hit. Ej, ale teraz jakby... Pamiętaj, że mamy opcję antymolicyjną. Guziczek. Jak cichutko, my możemy sobie szeptać. Tak, jeździmy nim w trasy, nieraz. Tak jak ci mówiliśmy na początku, auto służy jako daily. Jeździmy w trasy po całej Polsce nawet. Można spokojnie, komfortowo sobie dojechać. Słuchasz sobie muzyki, ma fajne nagłośnienie Meridiana. Co też ciekawe, jakby ja zwróciłem uwagę na to, że przy takich drobnych nierównościach na drodze, na przykład tutaj mamy, no nie jest ta droga. Tak, dokładnie, jest ona najbardziej równa. Jest bardzo komfortowo w środku, jakby siedzi się. Miesiąc zajęło nam skonfigurowanie Tucker Ride'a, żeby się dało jeździć. Okej. Okay. Czyli on z założenia Air Ride jest mega twardy. Z założenia to był ping-pong, był twardy. Albo dobijał. Miesiąc, kombinacje, bo już przerabialiśmy tylne zawieszenie, są przeróbne łączniki stabilizatora, sam stabilizator z tyłu dogięty, ale działa. Wszystko jest doprowadzone tak, że sam, jak widzisz, można tym autem normalnie jeździć na co dzień. No tak, jeżeli zrobić on sobie ma... robotę na mieście, bo wykręca głowy wszędzie. Jak on ma tryb antypolicyjny, no to jest genialny. Bo teraz na przykład komfort jazdy jest odczuwalny, bo podczas gdy ten wydech no jest głośny, te klapy są otwarte, no to jest ciężko, żeby wytrzymać. Rzeczywiście. Ja cię nie wierzę. Jest taki, to jest takie głośne, jakby... Że pani aż pokręciła głowę. Tak, powiedziała, co za debile jadą. Co by się stało, gdybym nagle zaczął używać Rajda podczas jazdy? Jakbyś zaczął używać w dół, to pourywamy nad kola błotniki, poniszczymy felgi. Czyli to jest ryzykowna jazda. Airride tak czy tak ma autopoziomowanie. W czasie jazdy sobie sam reguluje też wysokość do zadanej. Całym założeniem też tego projektu było, że ma jeździć na co dzień. Bo ma
mamy świadomość, ileś tych fajnych projektów jeździ po Polsce, to jest jedno, ale one gdziekolwiek jadą, jadą na lawecie. No. Byłeś na Ultrasie, widziałeś parking dla lawet. Taka prawda. Sto lawet stało. Taka prawda. Piękna auta, tylko że no ja nie rozumiem. Ciężko spotkać takiego polskiego Jaya Leno, który te auta jednak jeździ tymi autami. A wiesz, że z reguły w garażach są auta kolekcjonerów. Kolejne auto. Jeszcze chwilę. Widziałeś zaczątki budowy, nie mówimy czego. Słuchajcie, to jeżeli to, co chłopaki mówią, stanie się faktem za, nie wiem, pół roku, rok, to... Za 3-4 miesiące, to powiem wam, że takiego projektu grubego to ja no nie znam w Polsce. Nie, naprawdę... W Europie też nie ma czegoś takiego. Nigdy. W Polsce w życiu nie widziałem czegoś takiego. Tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Na fotelu kierowcy, jak widzicie, cała kabina, cały kokpit jest full skórzany, z dodatkiem karbonu. Tutaj mamy karbon. W wersji British Design jest to jedyna opcja. Tu jeszcze oznaczenie. Wielka panorama, nie wiem, z 50 cm długości panoramy. Tak wyglądają przyciski sterowania fotelem. Jeżeli nie ma tutaj skóry, jeżeli nie ma tutaj karbonu, no to jest piano black. I tak to wygląda generalnie. No i na zakończenie to, co wszyscy lubią najbardziej. Czyli upalanie. Pokażę. Spadł śnieg, ciężko byłoby tego nie wykorzystać. Tym bardziej w tym aucie. Tym bardziej w tym programie. Niesamowity samochód. Zaszczytem było móc poprowadzić Jaguara F-Type'a. Jedyny taki projekt na świecie. Wiele modyfikacji, naprawdę wyjątkowy samochód. Nie da się tego ukryć i bardzo dziękuję właścicielom, że pozwolili mi przejechać się i poznać tą brykę trochę bliżej. Bardzo wam dziękuję również za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić następnych świetnych materiałów z jeszcze mocniejszymi, ciekawszymi samochodami. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!